Budżet na 2022 rok. Witajcie na kanale Prawda.pl. Jak zapewne słyszeliście, dochody budżetu państwa w tym roku według planowej ustawy mają wynieść 481 miliardów złotych, a wydatki 512,4 miliarda złotych, co dzięki czemu deficyt wyniesie nie więcej niż 30,9 miliarda złotych. Jednak mam o wiele, uważam, lepszą propozycję na budżet na przyszły rok, która mogłaby pogodzić to, że budżet mógłby być bez deficytu, spadłaby inflacja i byłyby pieniądze na obniżkę akcyzy na paliwo. Zapraszam do oglądania. Według mojej propozycji budżetowej dochody na 2020 rok wyniosłyby 486,7 miliarda złotych, a wydatki również 486,7 miliarda złotych, a deficyt bądź nadwyżka to 0 miliardów złotych, czyli budżet bez deficytu. Spiłowanie wydatków do tego poziomu wcale nie jest takie trudne, wystarczy, żeby przerzucić te same wydatki na przyszły rok, które były planowane w budżecie pierwotnym przed nowelizacją na 2021 rok, w którym wydatki właśnie miały wynieść 486,7 miliarda złotych. I mimo Polskiego Ładu jest to w stanie pogodzić, żeby był budżet bez deficytu. 483 miliardy złotych, czyli dochody po nowelizacji budżetowej do tego budżetu plus 5,3%, czyli wzrost gospodarczy, który w przyszłym roku jest przewidziany na 4,7% plus 0,6% inflacji, wyniosłoby dochody na przyszły rok 508,6 miliardów złotych. Od 508,6 miliardów złotych odejmujemy 16,5 miliarda złotych, czyli koszt Polskiego Ładu, to mamy w budżecie w tym momencie 492,1 miliarda złotych. Jeśli od 492 miliardów złotych odejmiemy 486,7 miliardów złotych, wychodzi jeszcze nadwyżka 5,4 miliarda złotych, co można świetnie wykorzystać na obniżenie akcyzy i likwidację opłaty paliwowej. Ponieważ akcyza wynosi złoty 57 plus 23% VAT-u, to łącznie jest złoty 93 i łączny koszt całkowitej likwidacji akcyzy wyniósłby 28,6 miliardów złotych. Jest to niemożliwe w budżecie na ten rok. Jedynie co, jakby można było obniżyć tą akcyzę, to stopniowo, corocznie. Ale na budżecie na 2020 rok można by było wykorzystać te 5,4 miliarda złotych, podzielić na 2,86 miliardów złotych, czyli to wychodzi 1,88 i to mnożymy razy te 19,3 grosza i to się równa 0,36 grosza za litr. O tyle by została obniżona cena litra benzyny. A obecnie litr benzyny PB95 kosztuje 5,94 na stacji Orlen. Jeśli od tego odejmiemy 36 groszy, to wynosiłaby obecnie cena 95 5,58, a 98 zamiast 6,09 6,09 zł, to by kosztowała 5,73. Owszem, jest to również bardzo za wysoka cena i w pobliżu 6 zł, ale na pewno to wyglądałoby lepiej niż tak jak teraz wyglądają ceny na stacji paliw. Poza tym od tego też trzeba odjąć inflację, jeśli by spadła inflacja, wzmocniłby się złoty. I dzięki temu by również ta cena była również niższa, litra benzyny 95 i 8, niż tutaj jest pokazane. Poza tym miałem okazję nieraz rozmawiać z przeciwnikami obecnego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jak się ich zapytałem, dlaczego są przeciwni PiS-owi, to jednym z głównych przykładów, które najczęściej usłyszałem, to jest właśnie to, że owszem, może i dają 500+, ale przez to drenują kieszenie poprzez inflację i ceny paliwa. Więc jeśli by rząd obniżył akcyzę i zbił inflację z
4,5% do 0,6%, to wtedy możliwe, że poparcie dla obecnego rządu wzrosłoby być może nawet i do 40 paru procent, albo nawet i do ponad 50%. Ponieważ jeszcze przed pandemią, kiedy poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości wynosiło 40 paru procent, to już jeden z głównych argumentów podawano właśnie przykład inflacji i akcyzy. Według Polskiego Ładu, nawet od przeciwników PiS-u usłyszałem, że ta 30 tysięcy kwota wolna od podatku to będzie tak naprawdę 24 tysiące, bo inflacja 5%. Korzyści. Korzyści mojej propozycji jest ich aż 5. Pierwsza to budżet bez deficytu. Pierwszy od 30 lat, co Morawiecki chciał spełnić w 2020 roku i byłoby to realne, gdyby nie było pandemii. Teraz też jest to realne i mam nadzieję, że pan premier, jeśli to ogląda, to mam nadzieję, że weźmie tą propozycję pod uwagę i mam nadzieję, że ją zrealizuje, że będzie taka właśnie budżet na przyszły rok. Obniżka akcyzy o jakieś 13 groszy, zerowa inflacja, czyli w pobliżu zera, rok do roku 0,6%, co będzie skutkować wzmocnieniem kursu złotego i powrót w okolice przedpandemiczne, czyli okolice 4,30, a obecnie jest to ponad 4,50 za euro. Więc jeśli ten budżet wejdzie w życie, to jestem przekonany o tym, że Polakom będzie się lepiej żyło i myślę, że poparcie dla obecnej władzy na pewno wzrośnie, ponieważ jak już wspominałem, jeden z głównych powodów, co przeciwnicy PiS-u dają, że PiS źle rządzi, to właśnie sprawa paliwa i ceny paliwa i wysokiej inflacji. Niektórzy już nawet mówią, że będzie taka jak w Turcji, jak tak dalej pójdzie, ale jest to do uratowania jeszcze. Więc mam nadzieję, że ten plan ratunkowy zostanie spełniony. Jeśli pan premier Morawiecki dotarł do tego filmu, to mam nadzieję, że pan, proszę, żeby mnie pan poinformował w sprawie, czy pan w ogóle bierze pod uwagę tą propozycję. Mam nadzieję, że tak. Jednak przeciwnicy PiS-u również narzekają na zbyt szybki rosnący dług publiczny i tutaj trudno się z nimi nie zgodzić, ponieważ już jest blisko 60%. Natomiast mam też drugą propozycję, która właśnie zaszkodzi trochę zadłużeniu państwa, ponieważ wtedy byłby budżet z deficytem, ale za to byłaby obniżona, całkowicie zlikwidowana akcyza. Dochody wtedy wynosiłyby 486,7 miliardów złotych, a wydatki 509,9 miliardów złotych. Deficyt wyniósłby 23,2 miliardy złotych, czyli mniej niż 30 miliardów złotych obecnie planowane, a cena 95 wynosiłaby 4,16, a 95 4,1, a 98 4,16. Ja uważam, że propozycja numer 1 jest lepsza, ponieważ trzeba zmniejszać również zadłużenie państwa, a jeśli by była nadwyżka w budżecie, czyli więcej by było niż te 0 miliardów złotych, więcej by było nadwyżki, to uważam, że rząd powinien je przeznaczyć na spłatę długu publicznego lub na kupowanie akcji różnych firm, najlepiej zagranicznych, dzięki czemu potem wzrosłyby w kolejnych latach wpływy do budżetu państwa. Więc mam nadzieję, że pan premier Morawiecki wybierze jedną z tych dwóch propozycji. Mam nadzieję, że ją zrealizuje. Ponieważ uważam, że było to by lepsze rozwiązanie i myślę, że większość Polaków by się ze mną w tym zgodziła. Więc coś kosztem czegoś. Pierwszej propozycji jest zero deficytu, a tu za to jest deficyt, ale za to paliwo by było wiele tańsze i likwidacja podatku akcyzowego. To wszystko w tym odcinku. Proszę jeszcze o subskrypcję, bo 1000 subskrypcji to jest absolutne minimum, żeby kanał Prawda.pl, wpisując w wyszukiwarce Google, wychodził właśnie ten kanał. I do zobaczenia i proszę jeszcze raz premiera Morawieckiego, żeby tą wersję, jedną albo drugą, mam nadzieję, że pierwszą wersję,
wprowadził. Cześć.